Witam was, moi drodzy, w kolejnym odcinku. W dzisiejszym odcinku, moi drodzy, robię podejście, jako na filmiku będzie drugie, ale ogólnie to już moje trzecie albo czwarte podejście do zrobienia redukcji gwintowej z gwintu wewnętrznego M30 o skoku 2,5, niestandardowy, na gwint zewnętrzny 38, a ja mam 38 na 4, niestandardowy, ale sobie to zmienimy na 39 na 4, czyli według standardów. Kolejne podejście. Czas start. A, no jeżeli nie widzieliście poprzedniego odcinka, to polecam wam pierw zobaczyć, jak tam się nadenerwowałem. Tutaj chyba gdzieś link pod opisem tego filmu będzie. I zobaczcie, jak mi to nie wychodziło. I zobaczymy, jak to w dzisiejszym odcinku mi nie wyjdzie. I teraz, moi drodzy, mój niecny plan polega na tym, to sobie wyzerowałem. Jest, no, względnie równo, nie? Nie pamiętam tam do, nie wiem, do 20 setek patrzyłem to chyba. No jakoś tak. Mój plan jest niecny, ponieważ pierw będę chciał sobie rozbobrować otwór, nagwintować go. Jeżeli krzywo mi się nagwintuje, trudno. Oczywiście krzywo to mówimy tutaj o naprawdę minimalnych uskokach. Nakręcę go zamiast brzeciona, zamiast chwytu tokarskiego na brzeciennik i wtedy dopiero stoczę sobie boczną ścianę i ją nagwintuję. W miarę prosto. Nie wiem, czy ma być lepiej. No, zobaczymy. I tak trochę czasu jeszcze. No i mamy dziurę. Say what? Dobra, otwór. Powiem wam, że no, mało mogę zbierać, wiadomo. To nie jest duża tokarka. Więc no, schodzi mi z takim otworem z godziny czasu. Sobie ustawiam zbiór po 0. W sumie na średnicy 0,5 zbieram maksymalnie, nie? Tak to wygląda. No i teraz gwintownik 30 razy 2,5, super niestandardowy. Kupiony od my friendów. No i później to założę zamiast uchwytu. I zbierzemy to na średnicy, nie pamiętam już tam pod ile. Pod M39. To chyba tam się zbiera 38,49 do 38,94, jeżeli się nie mylę. Ale to już głowy nie dam, należy rozetnąć tabelę. To jest najlepsza opcja, jak mogę podejść, bo tu już dojechałem praktycznie do maksa, tu są zderzaki. Szufladką też wyjechałem na maksa. No i jestem w takim momencie. No i teraz trzeba to toczyć. Na wymiar 38,49, 38,94. Powiem wam, że nie do końca to rozumiem, bo jak widzicie, zebrałem całą jakby powierzchnię. Nie ma miejsc, w których jakbym nie ruszył nożem. To nie są stare miejsca, to są nowe, tak jakby przepolerowane. I ciekawostka jest taka, że to ma bicie. Kurczę, ile setek? 9? 10 setek? Czy coś w tym stylu ma bicie? W tym miejscu. A skąd ono się bierze? Przecież wrzeciono nie ma bicia. Skąd to bicie się bierze? Znaczy to jest małe bicie, ale dlaczego nie jest na zero dosłownie? Nie rozumiem, ale jak chcecie, to możecie teraz zapauzować film, napisać komentarz, czy kreatorowi się uda to w końcu zrobić, czy nie. To jest już chyba trzecie podejście. Piszcie. Na razie to jest moja najlepsza wersja. Jest całkiem nieźle. To jest bicie promieniowe. Sobie tutaj ustawiłem. Jest małe, zaraz zobaczymy na zegarze. No i tutaj lipa, że już to raz planowałem sobie. Nie wiem, jak tu jest duże bicie. Zobaczymy tak na łoko na razie.
No. Tutaj mamy największy punkt, najwyższy. Złapmy prawie we kontakt. No dużo jest. Tyle co nam brakuje. Dużo. Nie wiem. Co dalej? Dobrze, nie jest. Największy bicie ma prawie 50 setek. Więc to raczej nie jest do przeskoczenia. Tak, to coraz bliżej jestem. To jest jakaś masakra. Nie wiedział, gdzie teraz błąd popełniłem. Zobaczymy. Boczny, ale za duże zbicie. Dalej jest o kant. Tylko to rozbić. A tu praktycznie 2 mm bicia. Zobaczcie. Na zero jesteśmy i lecimy. Pierwszy, drugi milimetr. No ludzi z tego nie będzie. Nie wiem, co dalej z tym robić. Kurczę, no zobaczcie, już tak blisko jest. Nawet nie próbuję to odsunąć. Wydaje się, że prawie prosto jest. Kurde, tą powierzchnię bym jeszcze mógł splanować. Wtedy ustąpiłoby mi to bicie. Czekajcie, jakbym to splanował do równego, to bym miał tylko bicie inne. Teraz mam tak o. To bym zniwelował bicie. Zostałoby tylko takie podskakiwanie. Jest sens podejmować próbę, czy nie? Chyba nie. Czuję, że jakbym tutaj zamocował wałek, to on będzie latał jak... No. Wjechałem teraz, moi drodzy, 39. Faktycznie była 38. No to akurat nie było jakichś wielkich sił takich. Zebrałem to w sumie pierw jedynką, wjechałem teraz trójką. Już praktycznie skończyłem, więc do tego kobry wjechały. Widać. Zobaczcie, niedużo tak naprawdę zebrałem tego. Zresztą tutaj na dole widać, co wypadło, więc to było faktycznie 38. Poprawione. A pomysł jest taki, żeby zrobić kolejny adapter, a tym razem zrobić fazę. Tą część, co będę gwintował, mocno sfazować sobie, żeby narzynka prosto się sama nasadziła. No i co, teraz powinno być lepiej, nie? Zobaczymy, pewnie nie wyjdzie. Kolejna nauczka. Mając taką fazę, nie da się zacząć praktycznie gwintu. Próbuję, dociskam z całej siły. Nie ma opcji. A jak widać, na boki, mimo tej fazy, możemy sobie różne kąty wybierać nadal. To wszystko lata nam. Nie wiem. Bez nagwintowania to się nie uda raczej na to kartce. Powiem wam, że faktycznie Sławek mi pomógł. Nie doczytałem się w instrukcji. Jest oczywiście autokalibracja, jak w każdym chyba falowniku. Na pozycji chyba P300. No i po autokalibracji on jest kilkanaście razy mocniejszy. Tutaj by mi się przydał ścisk jakiś coś, żeby pasek mi się nie ślizgał, ale sobie go po prostu blokuję ręką i jakoś sobie radzimy. Na 5 Hz początkowe nacięcia robiłem, bardzo mało przybieram, bo 3 jednostki i tutaj o pół na jeden obrót na szufladce, no ale ten gwint zaczyna wychodzić. Powiem wam, że nawet żebym go oczywiście nóż mi się złamał po którymś razie, no ale działa. Wiecie, źle to wygląda w sumie. Ten nóż muszę chyba wymienić, bo jak tak na żywo na niego patrzę, to wygląda, jakby był mały uszczerbek, a teraz w kamerze gorzej to wygląda. No ale słuchajcie, żebym ja sobie nawet zaczął ten gwint robić, to już później mogę gwintownikiem dorobić resztę gwintu, żebym chociaż jeszcze zrobił, nie wiem, tu zrobiłem na razie 7 przejść. Jeszcze z 7 zrobię i będzie na tyle głęboki, że spokojnie chyba narzynką gwintownikiem, narzynką z niego już wejdę i powinno być dobrze zrobione. Powierzchnia jest sfazowana w tym momencie, jak widzicie na wrzecionie to jest założone, powierzchnię sobie sfazowałem. Wyrównałem, nazwijmy to. Później to gdzieś tutaj obecne. No tutaj wyjście spod gwintu bardzo duże zrobiłem, ale mam teraz chyba ustawione 13 Hz czy 15, no tak 2-3 sekundy leci. I tak trochę mu mocy brakuje, bo potrafi się zatrzymać, ale no ale coś już jest. Już chyba widzicie, jak to wygląda, nie? Próbowałem to... już nie mam nerwów do tego. Próbowałem to zrobić, moi drodzy, tak jak widzicie. Próbowałem to nagwintować. Długo to gwintowałem, ale coś mi zaczęło w pewnym momencie przestawać wychodzić. Okazuje się, że cały support
Tam jest taka śruba od spodu. Taka, o tam widzicie. Ona ściska cały suport, jedna śruba. I w pewnym momencie już nie mogłem robić głębszego gwintu, bo cały suport mi się przechylał. Próbowałem to na maksa dokręcać i tak dalej. No po prostu chyba na tej tokarce nie jestem w stanie zrobić tego gwintu. No ale tyle, ile go zrobiłem, narżnąłem, nazwijmy ten gwint. No i stwierdziłem, że dobra, wezmę teraz narzynkę i narzynką to dokończę. Narzynka powinna złapać tą płaszczyznę, teoretycznie złapała tą płaszczyznę. A jak wyszło w praktyce? Chyba tyle w temacie.